ja chciałbym dzisiaj rozpocząć serię kazań poświęconych duchowej walce, gdzie będziemy właśnie zastanawiać się nad tym tematem zwycięstwa i też duchowej walki. W jaki sposób my, chrześcijanie, możemy odnieść zwycięstwo w naszym życiu i w jaki sposób możemy przeciwstawić się siłom nieprzyjaciela, w jaki sposób możemy odbierać pokusy, ataki wroga, szatana, który nie jest fikcją literacką, ale jest upadłym demonem, aktywnym demonem, który działa i który w jakiś sposób stara się zburzyć nasze więzi z Bogiem, zniszczyć nasze relacje z innymi ludźmi. On ma swoją armię, ma zastępy demonów. I chciałbym was zaprosić do wspólnego studiowania Słowa Bożego, które dzisiaj rozpoczniemy, a rozpoczniemy studiować Ewangelię i zwrócimy uwagę na to, w jaki sposób Chrystus, On sam, odnosił zwycięstwo i prowadził duchową walkę z siłami ciemności. Zaczniemy od historii kuszenia Jezusa. To właśnie była pierwsza konfrontacja Chrystusa z szatanem, od której tak wiele zależało. Szatan wykorzystał okazję, atakując Chrystusa w momencie, gdy był najsłabszy. Chrystus zwyciężył. Myślę, że z tej historii płynie dla nas bardzo dużo ważnych wniosków i myśli. Tą historię podzielimy na dwie części, więc dzisiaj będzie część pierwsza, za tydzień będzie część druga, a w dalszych tygodniach będziemy śledzić poczynania Chrystusa i to, w jaki sposób Chrystus odnosił zwycięstwo i to, w jaki sposób Chrystus pomagał innym ludziom. I zwrócimy również uwagę na zlecenie, które Chrystus dał apostołom. W jaki sposób mają realizować swoje posłannictwo i w jaki sposób mają być światłością świata i solą tej ziemi. W jaki sposób mają uzdrawiać i w jaki sposób mają wypędzać demony. Trzech ewangelistów sprawozdaje, właśnie nawiązuje do tego kuszenia Jezusa na pustyni. Marek, Mateusz i Łukasz. Jan nie wspomina o tym wydarzeniu. Sprawozdanie Marka jest najkrótsze. I dzisiaj przeczytamy z Ewangelii Marka, z rozdziału pierwszego, wiersz 12 i 13. I tym dwóm wersetom poświęcimy ten czas, który w tym momencie mamy na studium Słowa Bożego. Ciekawą rzeczą jest to, że to sprawozdanie Marka jest bardzo ogólnym sprawozdaniem. Nie obejmuje żadnej, nie przedstawia żadnej szczególnej pokusy, której został poddany Chrystus. Z kolei Mateusz i Łukasz mówią o trzech ostatnich pokusach, które szatan przygotował dla Chrystusa. Czytam Słowo Boże z Ewangelii Marka, z rozdziału pierwszego, wiersz 12 i wiersz 13. I zaraz powiódł go duch na pustynię. I był na pustyni 40 dni, kuszony przez szatana. I przebywał pośród zwierząt. A aniołowie służyli mu. To sprawozdanie Marka podzielimy na trzy części i zwrócimy uwagę na trzy ważne elementy, które tutaj się pojawiają. Po pierwsze, czytamy. Zaraz Duch Święty natychmiast po chrzcie skierował Jezusa Chrystusa na pustynię. Ta informacja jest bardzo ważna. I też pierwsze słowo, które zostało tutaj użyte przez Marka. Zaraz. Natychmiast. To słowo łączy pobyt Jezusa na pustyni z chrztem.
łączy oba te wydarzenia i sugeruje, że te wydarzenia były ze sobą nierozerwalnie związane. Że rzeczą nieuchronną dla Chrystusa po chrzcie było doświadczenie pustyni. I to Duch Święty kieruje Jezusa Chrystusa na pustynię. I rodzi się pytanie, bo pustynia to nie jest przyjemne miejsce. To nie jest ciekawe miejsce. To nie jest miejsce łatwe do przebywania. Trzeba być, wydaje mi się, doświadczonym podróżnikiem, czy też mieć pewną wiedzę, aby móc przebywać na pustyni. To pytanie być może, które i wy sobie zadawaliście, które dla mnie okazało się ważne, dlaczego Duch Święty po chrzcie kieruje Chrystusa na pustynię. W momencie Chrztu Świętego Duch Święty zstąpił na Chrystusa, Duch Święty napełnił Chrystusa i od tego momentu ewidentnie czytamy i widzimy, że Duch Święty, użyję takiego określenia, przejmuje kontrolę nad Chrystusem. Niemniej jednak to jest w takich kategoriach, że Chrystus jest w doskonałej harmonii z Duchem Świętym. I od tego momentu Duch Święty prowadzi Chrystusa i napełnia Chrystusa. I kieruje Go na pustynię, w miejsce odludne, w miejsce odosobnienia. Nie jest tutaj jeszcze mowa o konfrontacji z siłami ciemności, tak? Ale pobyt na pustkowiu, pobyt na odosobnieniu. Wydaje się, że pustynia jest właśnie tym miejscem, miejscem odosobnienia, miejscem przygotowania dla służby i było dla Chrystusa rzeczą wręcz konieczną, aby udał się na tą pustynię i aby tam mógł przygotować się do misji, która czekała go w przyszłości, aby mógł sprostać wyzwaniom przyszłości. Gdy uważnie studiujemy Pismo Święte, to widzimy, że niejednokrotnie wielkich mężów Bożych Bóg przygotowywał na pustyni przed rozpoczęciem ich służby, przed powołaniem ich do wykonania pewnej bardzo trudnej misji, przed powierzeniem im niezwykle trudnego zadania. Bóg przygotowywał ich na pustyni. Możemy powiedzieć przynajmniej o dwóch takich osobach. Mojżesz. Mojżesz wiele lat spędził na pustyni pasąc owce. W tym trudnym klimacie Bóg pracował nad jego charakterem i kształtował go, uodparniał go na wiele rzeczy. To tam właśnie, w tych niesprzyjających okolicznościach, Mojżesz stał się człowiekiem, na którym Bóg mógł później polegać. Który był w stanie być przywódcą i liderem i mógł prowadzić lud Boży. Patrząc na Nowy Testament, widzimy człowieka, Jana Chrzciciela, który również mieszkał na pustyni i którego również Bóg przygotowywał na pustyni. Niezwykłą postacią jest Jan Chrzciciel, ponieważ cechowała go moc i łaska Boża, która była nad nim. Ale na pustyni ten człowiek przygotowywał się. Bóg go przygotowywał do tej służby, którą miał wykonać na rzecz swojego zboru. Pustynia, miejsce przygotowania do służby. Jest to ostateczna próba, jest to doświadczenie, które pozwala na... Jest to taki sprawdzian, powiedziałbym. Sprawdzian, test. Pozwólcie, że jeszcze posłużę się takim może obrazem. Kiedyś, parę lat temu, oglądałem film dokumentalny na temat Legii Cudzoziemskiej.
Legia cudzoziemska. Legendy są opowiadane na temat legii cudzoziemskiej, na temat tego morderczego programu szkoleniowego, którym poddawani są adepci, którzy chcą zostać w przyszłości legionistami. Jest to bardzo, bardzo trudny program szkoleniowy. Nie wszyscy go przechodzą. I w tym filmie dokumentalnym były pokazane momenty, gdy ci przyszli legioniści w ramach programu szkoleniowego byli przewiezieni do dżungli i musieli odbyć szkolenie w dżungli. Nam dżungla jawi się w sposób taki fantastyczny. Mamy obrazy z bajek, z filmów, z różnych programów przyrodniczych, z katalogów, z biur podróży, ale dżungla to jest piekło. To jest piekło. Jeżeli trafisz tam faktycznie w środek dżungli i ci legioniści oczywiście trafiali w specjalne miejsca, gdzie byli właśnie w tym środku dżungli, w tym błocie, w tym żarze musieli przejść swój sprawdzian. Dopiero ci, którzy przeszli pomyślnie te wszystkie testy i te wszystkie szkolenia, mogli, ich przełożeni, mogli wiedzieć, że mogą oddelegować ich do misji, która będzie, w której będą mogli nawet stracić swoje życie. Podobnie polscy żołnierze Gromu również w ramach swojego programu szkoleniowego mają wyjazd do dżungli. Dżungla dla tych środowisk wojskowych, dla komandosów, to jest taki poligon, gdzie się po prostu, gdzie są wystawiani do, ich po prostu możliwości są wystawiane do, na najwyższą próbę. Więc takim miejscem była właśnie pustynia w aspekcie duchowym. Pustynia jako miejsce odosobnienia jest narzędziem i też jest programem szkoleniowym, który Bóg przygotowywał dla, nie tylko, który Bóg przygotował nie tylko dla Chrystusa, ale również dla wszystkich chrześcijan. Odosobnienie jest duchową dyscypliną, o której należy pamiętać i w którą powinien być wyposażony każdy chrześcijanin. Jezus Chrystus, wracając z pustyni, przez całe swoje życie praktykował ideę odosobnienia. Nie będę teraz czytał wielu fragmentów Pisma Świętego, a w zasadzie ograniczę się tylko i wyłącznie do sprawozdania Marka. Ale praktyką Jezusa było odosobnienie. Jezus również uczył swoich uczniów tego samego. Uczył ich tego, że muszą mieć czas i muszą mieć też miejsce odosobnienia i wielokrotnie im na to zwracał uwagę, że jest taka potrzeba, aby mieli tego typu miejsce. Chciałbym podać dwa przykłady, które mogą nam lepiej pomóc zrozumieć, czym w praktyce jest właśnie odosobnienie, duchowe odosobnienie, które jest dyscypliną duchową i narzędziem duchowym, bez którego nie ma relacji z Bogiem i nie ma więzi z Bogiem i nie ma siły, nikt z nas nie ma siły do tego, żeby móc iść pod prąd, móc odpierać ataki wroga, móc przeciwstawiać się w ciągu dnia pokusom szatana. Bez tej duchowej dyscypliny nie ma takiej mocy. I dwa przykłady podam. Przykład pierwszy. To w zasadzie on narodził się kilka dni temu, a to dlatego, że rozmawiałem z moim dobrym kolegą
I on powiedział, że ostatni czas to był bardzo trudny czas w jego chrześcijańskim doświadczeniu. Szczególnie drugie półrocze zeszłego roku, a to dlatego, że jego ojciec zachorował, że odkryto u niego nowotwór. On to wszystko bardzo przeżył, nie mógł się pozbierać. W jakiś sposób otworzył się na rzeczy takie niewłaściwe i tak zdarzyło mu się popłynąć z prądem grzechu. Tak upaść na samo dno. I był to bardzo trudny moment w jego życiu, ale z czasem Bóg zaczął go odbudowywać i na początku tego roku otrzymał takie przekonanie od Boga, że powinien spisać sobie wszystkie zasady duchowego życia, które w jego życiu mają szczególną rolę, odgrywają szczególną rolę i które pomogą mu zachować taką stabilność w życiu duchowym. Modlił się w tej sprawie i w formie przymierza z Panem Bogiem spisał te zasady duchowego życia. Gdy z nim rozmawiałem, co było interesujące, powiedział, że tak jakoś Bóg pokierował, tak jak jest 10 przykazań, tak on spisał 10 takich zasad duchowego życia. I teraz każdego dnia, to była dla mnie nowość, nie słyszałem o takim doświadczeniu, każdego dnia odnawia swoje przymierze, odczytuje te zasady duchowego życia i odnawia swoje przymierze z Panem Bogiem. I w ten sposób Bóg go prowadzi. W ten sposób on wzrasta. W ten sposób Pan Bóg opowiadał mi jeszcze wiele innych doświadczeń, których teraz nie będę przytaczał, ale w ten sposób on doświadcza duchowego życia. To jest jego doświadczenie. Ciekawa propozycja. Ciekawa myśl, aby spisać właśnie zasady duchowego życia. Być może i ktoś z was coś takiego w życiu swoim przeżył. Drugi przykład, który chcę podać, to ze swojego życia. To w jaki sposób idea odosobnienia funkcjonuje w moim duchowym doświadczeniu z Bogiem. I metoda, która najlepiej się sprawdziła i dzięki której odczuwam duchowy wzrost i odczuwam, że mam relację, żywą relację z Bogiem, to jest metoda polegająca na prowadzeniu duchowego notesu. Duchowy notes. Tak ja nazywam mój zeszyt, w którym zapisuję wszystkie, może nie wszystkie, ale gdy w tym czasie odosobnienia zapisuję moje modlitwy i również moje myśli na temat czytanego Słowa Bożego. I teraz wyjaśnię wam, dlaczego to czynię i dlaczego ta metoda jest wielkim błogosławieństwem dla mnie. Okazuje się, zauważyłem, że gdy zapisuję swoją modlitwę, moja modlitwa jest bardziej wiarygodna. Jest bardziej precyzyjna. I myślę o tym, o co się modlę i co chcę wyrazić Panu Bogu. Zauważyłem, że zapisywanie modlitwy niesamowicie chroni przed utratą koncentracji i rozkojarzeniem, przed tak zwanym odpłynięciem. Jest to niezwykła rzecz. Gdy coś piszesz, nie jesteś w stanie pisać bez głębokiego namysłu. Dlatego w moim przypadku zapisywanie modlitwy okazało się niesamowitym doświadczeniem.
Ale w tym roku dodałem jeszcze kolejny element. Zapisywanie myśli po przeczytanym Słowie Bożym. Tego nie praktykowałem wcześniej, ale teraz zacząłem praktykować. I okazuje się kolejna ciekawa rzecz. Jaka? Gdy zapisujesz, gdy decydujesz się na trud, aby zapisać myśli odnośnie Słowa Bożego czytanego, odnośnie tego, jak to Słowo ma się do twojego życia, to ty zmuszasz siebie też do tego, żeby głębiej zastanowić się nad czytanym tekstem. To chroni ciebie przed takim automatycznym przejściem od czytanego tekstu do kolejnych zadań, które na ciebie czekają. I więcej, wierz mi, to Słowo pozostaje w tobie i zapamiętujesz to Słowo. I pamiętasz o tych słowach z Biblii niejednokrotnie przez cały dzień. Jest to niezwykłe doświadczenie. Jest to mój sposób, jest to moja praktyka odosobnienia. I ty musisz mieć, tak jak Chrystus, miejsce, w którym będziesz ty i twój Pan Bóg. Miejsce modlitwy. Jeszcze przed jedną rzeczą chciałbym przestrzec, bo być może ktoś będzie chciał zdobyć takie doświadczenie, ale to są tylko przykłady, tak? Myślę, że korzystanie z takich instrumentów elektronicznych nie jest najlepszym rozwiązaniem. Jednak analogowe rozwiązania w tym przypadku wydają mi się bardziej właściwe. Dlaczego? Samo to, że mamy przed sobą ekran, monitor, laptop. Ja kiedyś próbowałem właśnie prowadzić taki dziennik, zapisywać swoje modlitwy. Stworzyłem sobie foldery na komputerze, myśli. Ale ja nie czułem duchowości w tym wszystkim. Byłem skupiony na wpisywaniu rzeczy do komputera. Tak? Więc być może dla niektórych z was nie jest to problem, ale z własnego doświadczenia zauważyłem, że jednak samo to, że świeci ci monitor w twarz, to jest pewną, już stwarza pewną barierę między tobą a Panem Bogiem. To jest ta ważna myśl, która płynie z dzisiejszego rozważania na temat kuszenia Jezusa Chrystusa. Ale wracając do sprawozdania Jezusa, powiedzieliśmy, że Marek tutaj mówi o trzech bardzo istotnych elementach. Pierwszy element omówiliśmy, pozostały jeszcze dwa. W wierszu 13 czytamy: i był na pustyni 40 dni kuszony przez szatana. 40 dni na pustyni kuszony przez szatana. Niegdyś myślałem, że Jezus przez 40 dni był na pustyni, dobrze się bawił, a potem poczuł głód i przyszedł szatan i go kusił. To nie do końca tak było. To jest sfałszowany obraz. Po ilu dniach chce ci się jeść? Pomyśl teraz. I po ilu dniach chce ci się jeść? Po 40 dniach, tak? Odczuwasz głód. Jezus był 100% człowiekiem. I ta najsilniejsza pokusa, ten majstersztyk diabelski, został przygotowany w tym momencie, gdy możliwości fizyczne Chrystusa były osłabione do maksimum, tak? Ale przez 40 dni Chrystus, to też jest ciekawa analogia, ponieważ przebywanie w odosobnieniu niekoniecznie musi oznaczać, że też jesteś wolny od wszystkich różnych ataków i musisz z tym się zmagać. Ale 40 dni był kuszony przez szatana. Teraz czy 40 dni to jest przypadkowa liczba? Akurat 40 dni? Znowuż studiujemy Biblię holistycznie, wszystko, patrzymy na całość. Jest to oczywiście, nie ma tutaj żadnego przypadku. Jezus, podobnie jak Mojżesz, 40 dni spędza na pustyni,
Marek tutaj nie wspomina, ale Jezus przez te 40 dni nic nie jadł. 40 dni prawdopodobnie jest również nawiązaniem do wędrówki Izraela, który przez 40 dni był na pustyni. Ale tutaj widać właśnie ten kontrast pomiędzy Chrystusem a Izraelem. Izrael raz co raz upadał, nie wytrwał w tej próbie, w tym doświadczeniu. Chrystus odniósł zwycięstwo. Ten właśnie wiersz 13 mówi nam o tym, że pustynia nie jest tylko miejscem odosobnienia, ale jest również w tym doświadczeniu Chrystusa miejscem właśnie poddania kogoś próbie. I poddanie próbie jest częścią naszego chrześcijańskiego doświadczenia, jest wpisane w nasze doświadczenie z Bogiem. Wiara każdego z nas będzie wystawiona na próbę. Są próby większe i są próby mniejsze. To właśnie odosobnienie pomaga nam, jest jedną z tych dyscyplin, które pomaga nam wytrwać w próbie. Ale nikt z nas nie jest w stanie uniknąć tych momentów, czasami bardzo traumatycznych momentów w naszym życiu. Nie mamy odpowiedzi na wiele pytań. 2 tygodnie temu we wtorek wstaję rano i patrzę, pada deszcz. Wstałem późno, spałem, nie chciało mi się wcześniej wstać. Pada deszcz, a ja miałem w tym dniu już swój harmonogram ułożony. Wiedziałem, że będę odwiedzał różne osoby i mówię, to jest ten czas, gdzie muszę iść i coś zrobić dla swojego ciała. Ale patrzę, pada deszcz, nie chciało mi się pójść na spacer, a mam taką trasę, którą pokonuję, staram się każdego dnia pokonywać. I pomyślałem, wezmę rower i pojadę rowerem. Jakoś zniosę ten deszcz, ale muszę coś zrobić dla swojego ciała. No i tak pojechałem, że wjechałem z impetem w samochód, który też był w ruchu. 2 tygodnie w domu, gdy moje plany, moje właśnie zaplanowane wizyty, cały ten entuzjazm i zapał nagle został totalnie wyhamowany. I do dnia dzisiejszego obolały, dziękując Bogu, że nic poważnego się nie stało. Ale są momenty w naszym życiu, których nie rozumiemy. Nie wiemy, dlaczego mają miejsce. Doświadczenie naszej wiary jest chlebem powszednim. I dlatego w Słowie Bożym czytamy, że od każdego szafarza wymaga się tego, aby pozostał wierny. I najważniejsze jest to, abyśmy zostali wierni. Tak jak Chrystus pozostał wierny i dobrą nowiną dla nas jest to, że Chrystus za nas zwyciężył na pustyni i dzisiaj w oparciu o Jego zwycięstwo my również możemy zwyciężyć. I wierzę, że wszystkie zwycięstwa w historii, one dokonały się w oparciu o to zwycięstwo Chrystusa na pustyni, gdzie Chrystus przebywał 40 dni. Ostatnia myśl, 13 werset, ostatnie prawie że zdanie. Przebywał pośród zwierząt, a aniołowie służyli mu. Tylko Marek wspomina, że Chrystus przebywał wśród zwierząt. Ale to nie jest najszczęśliwsze tłumaczenie, ponieważ Jezus przebywał wśród dzikich bestii. I takie jest dobre tłumaczenie. Przebywał wśród dzikich bestii. Dzikie bestie, to dodaje nam tutaj ten szczegół, on znowuż wynosi pewne napięcie, tak? I uświadamia nam skalę tego doświadczenia, że to nie był tylko pobyt na pustyni, ale Chrystus był osaczony przez dzikie bestie. Ale jest to również piękne nawiązanie zapewne do historii Daniela, który został wrzucony do jamy z lwami. Widzimy, że to doświadczenie Chrystusa obejmuje wiele różnych i mamy tutaj wiele nawiązań do różnych momentów z historii mężów Bożych.
Ale my jako adwentyści dobrze wiemy i dobrze rozumiemy symbolikę biblijną. I wiemy, że dzikie bestie oznaczają zazwykle mocarstwa, oznaczają wrogie siły, oznaczają mocarstwa ciemiężące lud Boży. Gdy patrzymy na Księgę Daniela, tam mamy te dzikie bestie. Marek stara się nam przekazać myśl, stara się nas zaznajomić z tematem wielkiego boju. To był początek, to było decydujące starcie Chrystusa z siłami ciemności na pustyni, ale Chrystus w przyszłości miał stawić czoła tym dzikim bestiom. Był ostatecznie zaprowadzony przed Piłata, tak? Został skazany przez cesarstwo rzymskie, które w Księdze Daniela jest również przedstawione jako dzika, odrażająca, straszna bestia. Więc jest to wzmianka na temat tego wielkiego boju, który tu ma swój początek, ale ma również swoje kontinuum poprzez historię Ewangelii, którą będziemy studiować w tym kwartale i nie wiem jak długo, ale tak czujemy potrzebę, żeby te rzeczy badać i studiować. Ten wielki bój, czy nam się podoba, czy nie? W zasadzie czy tego chcemy, czy nie, ale nic nie możemy zaradzić. Jesteśmy w centrum, jesteśmy między młotem a kowadłem. Szatan stara się nas namierzyć. Ja widzę szatana jako snajpera. Taki obraz mam, który stara się po prostu nas namierzyć w odpowiednim momencie, żeby nas ustrzelić. I my musimy coś z tym zrobić, żeby nie być łatwym celem dla szatana. Na koniec chciałbym podzielić się z wami bardzo osobistym doświadczeniem. Mam nadzieję, że zostanie to dobrze odebrane, ponieważ chcę wam opowiedzieć sen, który miałem w zeszłym roku. Generalnie sny, wszystkie sny dzielę na 4 kategorie. Na sny naturalne, sny diabelskie, demoniczne, sny natchnione i sny prorocze. Nie martwcie się, za proroka się nie podaję. Nie sądzę, abym kiedykolwiek miał sen proroczy. Ale są sny natchnione, o których również czytamy w Piśmie Świętym. To takie sny, gdzie czasami Bóg w jakiś sposób chce nas ostrzec przed czymś, chce nam na coś zwrócić uwagę. Wielu chrześcijan ma podobne doświadczenie. Mamy przykład biblijny, gdy ci mędrcy na przykład jechali, żeby pokłonić się Chrystusowi, później chcieli wrócić do Heroda, ale Bóg w jakiś sposób, bliżej nam nieznany, ostrzegł ich, żeby jednak do tego Heroda nie wracali. Więc ten sen. Śniło mi się, że dwóch bandytów, gdy wraz z żoną w środku nocy leżeliśmy w łóżku, dwóch bandytów wchodzi do naszego mieszkania. Otwierają drzwi, wchodzą, zdejmują swoje kurtki, wieszają swoje kurtki na właśnie haczykach, na ten cel przeznaczony, zdejmują swoje buty i idą do naszej sypialni. I ja wiem, że oni chcą wyrządzić mi krzywdę, że oni chcą mnie zranić, chcą skrzywdzić mnie i moją rodzinę. I chcą nas okraść, obrabować i w ogóle chcą nas zabić. Wchodzą do tego pokoju i w tym momencie to było niezwykłe, ponieważ miałem przy łóżku kij bejsbolowy,
który leżał przy łóżku. Ja zrywam się na równe nogi, biorę ten kij bejsbolowy i biję ich do nieprzytomności. Walczę o życie. Wiem, że to jest bardzo poważna chwila. Szybka reakcja. Nie ma czasu na niepewność i nie ma czasu na zwłokę. Albo oni, albo ja. Ja mam żonę, ja mam rodzinę. Dobrze, że ten kij bejsbolowy był i biłem ich do nieprzytomności. A gdy już leżeli na ziemi, na podłodze, za fraki wyniosłem ich na klatkę schodową. Potem zabrałem ich kurtki, wyrzuciłem na klatkę schodową, zabrałem ich buty, wyrzuciłem na klatkę schodową. Wtedy się obudziłem. Ja wiem, że to był sen natchniony. Moje doświadczenie. Możecie się z tym nie zgadzać. To jest moje doświadczenie. Gdy się obudziłem, czułem ogromne pragnienie modlitwy. Ogromne pragnienie modlitwy. Taki duch modlitwy na mnie spłynął tej nocy. Wiedziałem, że muszę się modlić. I modliłem się. I pamiętam do dnia dzisiejszego słowa tej modlitwy. 6 słów. Ta modlitwa, to pierwsze zdanie tej modlitwy. 6 słów. Co to były za słowa? Boże, dziękuję Ci za kij bejsbolowy. To była moja autentyczna modlitwa. Dziękuję Ci za kij bejsbolowy. Za tydzień, gdy będziemy kontynuować studium właśnie tego tematu, studium kuszenia Jezusa na pustyni, będę chciał na podstawie tej historii powiedzieć więcej, czym jest ten kij bejsbolowy. Albo jak kto woli, ośla szczęka w ręku Samsona, którą Samson rozgromił zastępy Filistyńczyków. A tymczasem chciałbym prosić was, byście pamiętali o tej duchowej lekcji płynącej z dzisiejszego kazania. O odosobnieniu. O czasie z Bogiem, którego tak bardzo potrzebujesz. I nie jest to kwestia wyboru. Ale jest to konieczność w twoim życiu. Bez tego nie ma duchowego życia. Jest tylko udawanie i obłuda. I nie ma autentycznych doświadczeń. I posłucha. Amen.